Cześć kochani, jak się macie? Jezus wraz z uczniami jest na ostatniej wieczerzy. Dzisiaj w Ewangelii Jezus zapowiada zdradę dwóch swoich uczniów, Judasza i Piotra. I Piotr mówi do Jezusa: życie moje oddam za ciebie. Jezus mu odpowiada: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty 3 razy się mnie wyprzesz. Na pewno były te słowa trudne do przyjęcia dla Piotra. Był pewny siebie i ty możesz być pewny siebie, pewny swojej silnej wiary. Uważaj, mamy być pewni Jezusa. Ta pewność ma wypływać z naszej relacji z Nim, z tego, że jesteśmy blisko Niego. Tak jak Jan, który spoczywał na piersi Jezusa i jako jedyny z uczniów był przy krzyżu Chrystusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć.